Michał Nowak, zapraszam na sport. W 12-osobowym składzie siatkarki Leclerc, Maja Radomki Radom przygotowują się do startu nowego sezonu. Na treningach brakuje na razie jednej zawodniczki, Turczynki, Gyzde Yılmaz. Zespół Leclerc Maja Radomki Radom został dość mocno przebudowany. Ze starego składu z poprzedniego sezonu zostało zaledwie 4 zawodniczki. Sezon 2022-2023 w Tauron Lidze ruszy dopiero pod koniec października, ale Radomianki przygotowania rozpoczęły już na początku sierpnia. Zawodniczki miały jednak sporą, bo ponad 3-miesięczną przerwę po zakończeniu poprzedniego sezonu. Przerwa i tak była bardzo długa, bo praktycznie 3,5 miesiąca od kiedy skończyliśmy ligę, więc jak na profesjonalny sport naszym zdaniem bardzo, bardzo długa, więc chcieliśmy tutaj od pierwszego dnia już móc wejść, kiedy mamy warunki pod dach, na hale i zajmować się piłkami i tym, co jest najważniejsze dla nas, czyli siatkówką. Jedną z nowych zawodniczek w szeregach Radomki jest libero Krystyna Strasz. Pierwsze dni bardzo pozytywnie, bardzo podoba mi się zarówno Radom, jak i nasz zespół. To są początki, na razie będziemy gdzieś tam budować nasz zespół, jeśli chodzi o tą sferę sportową i taką pozasportową, więc jesteśmy na samym początku, ale wszystko zapowiada się bardzo pozytywnie. Po sezonie przerwy do Radomia wróciła rozgrywająca Paulina Zaborowska. Jeżeli chodzi o halę, o obiekt, no to super, wszystko na plus. A jeżeli chodzi tak ogólnie, atmosfera też jest bardzo fajna, także tylko się cieszyć. Radomianki do końca sierpnia będą trenowały w Radomiu. Od września mają też w planach mecze kontrolne. Będą też miały dużo czasu na zgranie, bo okres przygotowawczy jest długi. Na pewno to plus, że mamy dużo czasu, no bo faktycznie jest nas bardzo dużo nowych zawodniczek. Tak naprawdę z większością ja też się nie znałam, także musimy się trochę dograć, musimy się dotrzeć i zrozumieć siebie też na boisku. Dlatego też jest taki długi okres przygotowawczy. Też żadna z nas nie jest na żadnej kadrze narodowej. Dlatego też mieliśmy duży okres przerwy pomiędzy zakończeniem rozgrywek a rozpoczęciem i też chyba stąd taka decyzja trenera. W pierwszej kolejce Tauron Ligi pod koniec października Leclerc Maja Radomka Radom zagra na wyjeździe z Grotem Budowlanymi Łódź. W czwartkowy poranek z Radomia wyruszyła 11. diecezjalna pielgrzymka biegowa do Częstochowy. Ponad 30 osób wystartowało w czwartkowy poranek z seminarium duchownego w Radomiu w 11. pielgrzymce biegowej do Częstochowy. Wcześniej wszyscy uczestniczyli w mszy świętej. Pątnicy pobiegną około 180 km, a ostatnie 20 km przejdą razem z pieszą pielgrzymką diecezji radomskiej. Grupa biegaczy podzielona została na sztafety. Najważniejszy jest jednak aspekt duchowy. Zawsze wiemy, podkreślamy, że celem naszym to jest to przesłanie duchowe, to są nasze intencje. I łączymy to z naszą pasją, ale nie ma tam żadnych elementów rywalizacji, wręcz odwrotnie. Po to są liderzy, żeby oni dyktowali równe, spokojne, adekwatne tempo do posiadanej składu grupy, do możliwości grupy. Zawsze reagują na ewentualne prośby o zwolnienie. Jeśli jest tempo nieco zbyt wolne, to też są w stanie leciuteńko przyspieszyć, także tutaj rywalizacji żadnej nie ma. Pielgrzymka biegowa dotrze do Częstochowy wraz z pielgrzymką pieszą w sobotę 13 sierpnia. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.